Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed 2. Standardowo na początku przypominam o łapkach, subach, komentarzach. No i też o tym, że możecie zostawiać dotacje. Czekajcie, ja się troszeczkę poprawię, bo mi jest kurwa niewygodnie. O ja pierdolę, dobra. Tak, lecimy dalej z misjikami. Been sent from Firenze by Il Magnifico to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de Pazzi. Ha! Who isn't? We've been at it for days. And perhaps what I carry will help us both. A list of his co-conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. Got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. O, kolejne szkolenia, tak? Widzicie, fajnie jest to, że gra jest przez praktycznie cały czas samouczkiem. But what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, maestro, teach me what to do. Now dodge. Poor little face, dying just to follow orders. Ale jak ja mam robić unik? Halo? A, skup się na celu i unik, aha. Now do it again. Much better. One last time now. Bravo. Dobra, to wszystko? Wykonanie rozbrojenia. What? Hurry up and die. I'm getting thirsty. Down. Trzymaj i naciśnij. Dobra, udało mi się. No musi być podczas ataku. Dobra, 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 czaję. Podczas ataku. Kurwa, no halo. Oczywiście jeszcze w odpowiednim momencie trzeba, nie? No dobra, dawaj. Elegancko, teraz poszło za pierwszym. Magnifico! Once again you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men. And they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful. They will be expecting you. No, to było do przewidzenia, że się będą mnie spodziewać. Shit, 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 shit. Dobra, nic mi nie jest, nic mi nie jest. Czy ja mogę sobie tutaj kupić większą sakwę na noże? Czekajcie, a to w tej szpulce chyba się kupowało, nie? Sakiewki. Nie, no mogę tylko apteczki. Pewnie musiałbym ulepszyć to w mojej willi, żeby kupować. Czym jest ta pochodnia? To też mnie ciekawi, bo zapomniałem. A, to są obrazy i mapy skarbu, czyli tak, czyli takie typowe poszukiwania. Dobra, to jebać to w takim razie. To wyjdźmy na zewnątrz, lećmy do zadania. Czekajcie, tu jest skarbek jakiś. Może go sobie podniosę. Może mi się uda.
No wajże po tej kracie, Ezio. Nie, to kurwa jest jakoś w środku, tylko kurwa jak tam wejść? Czy to jest w jakimś podziemiu? I don't believe it, ale ewentualnie tutaj na zewnątrz może. Myślę, bo to z drugiej strony jest ona w ogóle gdzieś wysoko, ta skrzynia. Tu nie ma. No dobra, tu sobie leży. Spoczywa sobie, tak po prostu. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że niektóre te skrzynki są w jakimś dziwnym pomieszczeniu, do którego ja na razie nie mam dostępu. Dobra, siadamy na koń zatem. Galopujemy. Gdzie my tym razem? Do Florencji czy do Toskanii? Bo już sam nie wiem. Ja muszę na lewo. Chyba do Toskanii polecimy. Coś mi się tak wydaje. Tak jest. W Toskanii chyba jeszcze nie byliśmy, czy mi się wydaje? O, okej. Jestem tu grubo poszukiwany, co? Nie, dobra, byliśmy, bo mam jakiś punkt synchronizacyjny odblokowany. Chyba. Czy to tylko taki fragment mapy, który jest po prostu, wiecie. Dobra, mam się udać. Mamy początek wspomnienia. Aha, dobra. Dajmy się do tego punktu widokowego. Na razie. Nie wiem, czy tu mnie będą jakoś, wiecie. Bardzo mnie nie lubić i w ogóle nie widzę tu nigdzie, wiecie, żebym mógł sobie zmniejszyć ten poziom. Nie widzę żadnych kartek, dlatego chciałem sobie najpierw punkt synchronizacyjny odblokować, bo może wtedy będę je widział. Tam jest ktoś, kto by się mógł zainteresować, dlatego sobie trochę zetnę ten zakręt. No i później podejdziemy do początku wspomnienia. Mamy tutaj też kolejny grobowiec, także fajnie by było się w tym albo w następnym odcinku tym zająć. Boże, jak to daleko. Dobra, galopuj. Nie, że tutaj nie będzie nikogo, kto się mnie będzie czepiał za to, że ja sobie wchodzę na wieżę. Teoretycznie są tu jakieś ludzie. Te są chyba po mojej stronie nawet. Tylko tam jest, tam są jacyś kurwa złodupce. Sobie zajdę na razie z ich kurwa wzroku. Nie wiem, czy ja mogę tak cały czas biegać z tym wzrokiem morła, ale tu idzie o chujeś dosłownie, jak się ma go dłużej na tym, na nałożonego. Ale fajnie jest, wiecie, bo można sobie lepiej podpatrzeć, co się dzieje. No widzicie, on tak czasami fajnie kurwa zajebiście hopsa, jakby dokładnie wiedział kurwa o co chodzi, a czasami Ezio robi takie kurwa numery. Ale to takie kurwa numery. Że już jakby nie wiedział o co chodzi. A dobra, to są te kratki otwarte. Ale czy jak ja sobie zrobię ten punkt widokowy, to czy będę mógł sobie, wiecie, zmniejszyć poziom poszukiwań? No bo jednak wolałbym go nie mieć w ogóle. W sumie nie wiem dlaczego ja go mam w tym mieście, nie? Jakaż to jest tego przyczyna? Po prostu mnie może w tym mieście nie lubią, nie? Dobra, początek wspomnienia. Zaznaczę to sobie. Oczywiście mogę wychodzić klawiszem mapy, ale wychodzę wstecz, przez co muszę klikać dwa razy zamiast raz. No niestety, wiecie, no... Mój algorytm lenistwa mówi, że to źle. Dobra, mogę widzę, że... Nie wiem, czy to jest, wiecie, czy te znaczki to są, kurwa, trzy różne. There you are. Listen, we've found Stefano d'Avagnone. Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. My thanks, friend. Mnicha bić czy nie mnicha? Zakradnij się do opactwa i zabij Stefano d'Avagnone. Dał mi coś do odwracania. Bomby dymne. O! A to ciekawostka. Mamy bomby dymne teraz, co? Dobra, sobie na razie może wybiorę noże do rzucania. Dobra, tam mamy jakiś...
Teren zastrzeżony, co? Czy mogę tu sobie wejść na górę? No, zresztą tutaj mam jakąś skrzyneczkę. Przeszukam. Czemu nie? Jak już jestem koło tej skrzyneczki, to czemu mam jej sobie nie przeszukać? Wlazłem sobie gdzieś całkiem na górę. Widzę, że tutaj jest budynek wręcz stworzony do łażenia na górę. Więc z góry zawsze jest lepszy widok. Na wszystko. Ziomusiów na dachu żadnych nie ma, także zaje kurwa biście. Pray for what? The Lord's protection. If you think the Lord has any interest in our affairs, you've another thing coming. Dobra, ich tutaj troszeczkę jest. Continue to delude yourself if it helps to pass the time. You speak blasphemy. Dobra, mamy cel. But to deny his most exalted existence is the only rational response when faced with the declaration. Mamy cel. Jak on tu sobie będzie krążył? Madman in the sky. Co mam w ogóle do końca zrobić w tym zadaniu w tym momencie? Zabij cel, zanim schroni się w opactwie. Aha. If your precious Bible is anything to go by, he is completely lost his mind. How can you speak as such? Czyli tak po prostu mam podejść i go zabić, co? Dobra, ale tutaj mi łazie, łażą jakieś kurwa ziomusie. After assassin is dealt with. That unholy demon. At least on this we agree. Gdzie on jest? They say the devil has gifted him with unnatural speed. I tutaj oni się mogą trochę mną zainteresować. Gifts he gave himself through training. It is disturbing how unwilling you are to credit people for their circumstances. I think you'd make victims out of the entire world if you could. I forgive your lack of faith. Skoczę sobie może tutaj. Ah, what's the use? Enough of this. It isn't yet out of here before I call the guards. Kurwa, kogo ja zabiłem? Halo. Cel ucieka. No i desynchronizacja. Kurwa, no nie tak mnie. Co ja zrobiłem w ogóle? Ja się nie rzuciłem na tego, na kogo chciałem. Halo. Kurwa, 2 złote. Jeszcze raz zatem. Wyspniemy się na górę, bo to była dobra opcja. Nie wiem, czy nie najlepsza. Skrzynka już przynajmniej jest otwarta, także zajebiście. Tak, wiem, gro, wiem. Znaleźć strażników kryjących się między mnichami. Poczekam, aż tych dwóch się może odwróci. You speak blasphemy. No, I speak truth. But to deny his most exalted existence is the only rational response. Będę miał opcję zabójstwa z tego stogu. Some invisible madman in the sky. Nice. Zajebany, kurwa. See who was right. Where is Jacopo? Nothing to fear, I suppose. They meet in the shadow of the Roman gods. Ora sei libero dalla paura. Requiescat in pace. Dobra, będę musiał chyba 3 przesłuchać, żeby się dowiedzieć, gdzie on jest. Dobra, tych się będę mógł pozbyć. Ewentualnie mogę się schować tu i kurwa hello. O, double killa zrobiłem. Zaje kurwa biście. No dobra, tu był 1 kill. No atakuj. Ej, no coś mnie kontra nie wyszła. Dziękuję. Opuść ten rejon. No dobra, no to nie będzie problemu. Dobra, no będę musiał tam biec teraz i poprzesłuchiwać sobie tak chyba wszystkie. Sakwa na petardy zdobyta, o zajebiście.
Gdzieś tu miałem konia. Ale wiecie, koń niekoniecznie mi wszystko ułatwi, a może i trochę. Jezus Maria, no tyle znaczków. Dobra, początek wspomnienia, co? Dajmy się najpierw tam do tamtego, to nie? Sądzę, że jak będę biegł przez to pole, będzie w miarę szybko i bez konia sobie poradzę. No a też wiecie, będę w miarę... Chuj tam, nie chciało mi się konia szukać, dobra, przyznaję, no. Nie potrwa to jakoś turbo długo, mam taką nadzieję. No i mogę sobie na luzaku przebyć, nie będę raczej miał żadnych przeciwników po drodze, tak mi się wydaje, no bo biegnę przez jakieś pole, no kto by pole patrolował, tak na chłopski rozum, nie? Dobra, tutaj jest jakiś ziomek, ale tam niech się mną nie interesuje, sobie wbiegnę między te drzewka. Siema, nara. Dobra, tu ktoś sobie w ogóle kosi te drzewka, czy tam zbiera jabłka z nich, czy tam inne, kurwa, winogrona. Nie wiem, co to jest. Nieważne. Trochę boli mnie fakt, że ja tutaj jestem strasznie poszukiwanym człowiekiem w tej Toskanii, nie? To mi się trochę nie podoba. Jak ja tam mam wleźć? Dam radę jakoś tędy? Wątpię w to. Nie, no ta ściana w ogóle nie wygląda, jakby była na taka, po której się da chodzić, ale to jest jakiś murek, na który widzę, że mogę wejść. Także no zawsze to już jakiś progres. Po murku. Dobra, i widzę, że chyba już w mieście będę mógł sobie zmniejszyć poziom poszukiwania, nie? Po tym już nie wejdę, nie za bardzo. No troszeczkę wam powiem, wiecie, no nie chcę też wchodzić główną bramą, nie chcę tu robić jakiegoś turbo pościgu za mną w tym momencie. Troszeczkę mi tu, niby utrudniają mi wejście, niby jest kurwa ułatwione. Nie wiem, o co chodzi, tu są jakieś takie dziwne wcięcia, myślałem, że wejdę po tym, ale nie, kurwa. Patrzcie, ja wchodzę po tym murze tak w sumie w dość nietypowy sposób, nie? Bardzo nietypowy sposób. Okej. Okay. Wybiorę sobie to. Hello. Dobra, ale poziom poszukiwania będę mógł już sobie zacząć zmniejszać w tym mieście, także to jest dobre, bo tutaj już są jakieś te stronice. Tylko przez chwilę będę musiał uważać na jakichś strażników ewentualnych. Jak będę chciał te stronice sobie zerwać. Czy ja właśnie wynajam kurtyzany? Chciałem tego przekupić. Dobra, jak ja mam mu niby zapłacić? Halo? No ja mam frakcję. Kurwa. Wydałem pieniądze na jakieś pierdoły, których kurwa nie chciałem. Czekajcie, może ja muszę mu rzucić pieniądze w ten sposób. Kurwa i mapę wziąłem. Boże, co ja kurwa robię? Ja pierdolę. Dobra. Tam się będą za mną teraz łazić, a ja tego nie chcę do końca. Dobra, pozdejmujmy te stronnice, bo to jest chyba takie najbardziej by było kurwa przeOP. Dobra, teraz to muszę w ogóle spierdalać. Zaje kurwa biście. Się wjebałem.
pezzo di merda! Eccolo! Gdzie ja wbiegłem? Ten w ogóle cywilat, nie? Boże, chciałem wbiec na dach, zeskoczył mi na dół. God donut. Nie lubię takich rzeczy. Dobra, chyba mnie pogubili. Zastanawiałem się, czy ruszyć teraz, czy nie. Nie, dlatego nie lubię. Nie lubię, jak mam jakikolwiek poziom poszukiwań, wiecie, na sobie. No oni się wtedy mną za bardzo interesują, że tak powiem, nie? Że tam podeszłem do tamtej strony i niestety były jakieś ziomusie obok. O kurwa, ja mam pieniądze wybrane, dobra. Źle. Kurwa, jak mnie tną w ogóle. Halo. Mogę z nimi walczyć jak człowiek? No halo. Gin. Byłem w trakcie kontra, on mnie zaatakował i się kurwa tak w sumie gówno stało. No, no, dawaj. Atakuj mnie. Dobra. Tych już mam załatwionych. Chciałbym sobie naprawdę zmniejszyć ten poziom poszukiwań. On jest aż za duży. Dosłownie, kurwa, nie mam, wiecie, jak się ruszyć, nie? A ja tego bardzo w grach nie lubię. Nie mam możliwości ruchu swobodnego. Mi się to przestaje podobać w jakikolwiek sposób. Że muszę to znieść do zera całkiem, nie? To już nie jest takie proste. Trochę mi to zajmie. Tam w ogóle jest coś na ścianie ciekawego. No, mogę też sobie zrobić punkt synchronizacyjny. Dobra, będę musiał wleźć tam na górę i sobie zejść po to chyba. Dam radę wejść? No halo! Nie dam rady wejść, kurwa mać. No to zeskocz, że tu. Podejdź no tutaj. Czy ty tam doskoczysz? Nie doskoczysz. No to chujowo, Ezio, ci powiem. Ej, lata jakiś koleś po dachach. Wiecie, skacze jak pojebany. Dobra, tutaj są te pręty, to po nich będę mógł wejść sobie. To już mi się bardziej podoba. Jeszcze mam, kurwa, musiałbym jeszcze dwie takie strony. Nie wiem, jak tego Herolda miałem, kurwa, przekupić. Ja tam rzuciłem mu hajs, ale to gówno dało. Tak w sumie. Także nie wiem. Nie wiem, co ja tam miałem zrobić, kurwa. Kurtyzany mi się wynajęły, później jakieś, kurwa, goście. Ja tego nie chciałem. Ja chciałem tego, kurwa, Herolda, kurwa. Dać mu, nie wiem, pieniądze, żeby zaczął śpiewać o czymś innym. Ale, kurwa, nie widziałem takiej opcji nawet. Nie wiem, co to się podziało. Dobra, tu widzę, mamy jeden z takich punktów synchronizacyjnych, do którego się muszę, kurwa, ładnie, kurwa, powspindrać. Widzę też kolejną stronę z ten. No, kolejną kartkę do zmniejszania tego poziomu poszukiwania. Ten odcinek będzie taki mocno, że tak powiem, wiecie, zdefiniuję go w sposób takowy, że jest mocno zlamiony. Bo troszeczkę tu się podziało nie wszystko tak, jak chciałem. Dobra, gdzie ta kartka będzie? Tutaj niżej, zaraz. Czy mnie tutaj nikt nie zobaczy? Dobra, nie chcę nikogo wynajmować. Weekly bleeding is part of a balanced, healthy lifestyle.
Mogę się uleczyć w sumie. Mnie troszeczkę kurwa pocieli. Dobra, tutaj mam głowę takiego, wiecie, no. Gościa gadającego strasznie. No dobra, tam jakieś złodzieje biegają. Czy ja mogę tobie jakoś, ziomuś, coś zaoferować, żebyś mi... O, no, kurwa, i teraz jak nie jestem poszukiwany, to mogę sobie popierdalać, że tak powiem. Tutaj jest jakiś złodziejaszek gdzieś. Gdzie on jest? Mogę go złapać? Wbieg gdzieś na górę chyba. Chciałbym go położyć, zobaczyć co się stanie. Co ja z tego będę miał? Kurwa, Ezio. Sorry, ziomek. Nie chciałem. Kurwa, gdzie ten złodziejaszek kurwa biegnie? Ja pierdolę, ale on zapierdala, jebany. Najgorsze jest to, że ja wpadam na ludzi i nic nie widzę. A dobra, 505 florianów dostaję tak po prostu z dupy. Okej. Dlaczego mnie gonią? Za co? Przecież złapałem złodzieja. Dobra, ucieknę im. Chyba. Nie wiem, jak bardzo mi siedzą na ogonie te ziomusie. Nie, zgubili mi. To były ten... frajerzy. No dobra, zrobimy sobie jeszcze może jakiś punkt synchronizacyjny w tym odcinku, bo tu nie widzę innego. W sumie, ej, podbiegłem przez przypadek do misji. No dobra, chuj, będzie dłuższy odcinek troszeczkę. Najwyżej. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse, he's posted archers all around him. You'd do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. No dobra. Dobra, podejdziemy sobie tam zatem. Czemu nie? Dobra, bo to nie są heroldzi, to są kurwa po prostu żebraki, które kurwa chcą mojego hajsu, nie? Dobra, czy ktoś tu się będzie bulwersował, że sobie włażę na dach? Nie. No i to mi się podoba. Chuj z tego, że sobie wlazłem na dach, jak sobie spadłem na poziom ulicy z powrotem. No to było bezbłędne. Ale czy on jest kurwa na szczycie tej wieży? Dobra. Obstawiam, że chodziło mu o tamtych łuczników. Oni będą mnie widzieć, jak sobie tutaj będę łaził? Czy nie bałdzą? Nie wiem, na razie mnie tam nikt z tyłu nie wykrywa, także luźno. Dobra, na razie się nikt nie interesuje, to jest kurwa to jest dla mnie interesujące, nie? Tu łażę po ścianach. Dobra, z tej strony nic nie zdziałam. Tutaj wyżej. Stąd chyba jeszcze nie wskoczę na samą górę, ale stąd już dam radę. No dawaj, atakuj.
God of truth and without injustice. Righteous and upright is he. Ach, prosto w oczy. Tak boleśnie wygląda. Because of their blemish. A perverse and crooked generation. Dobra, poprzeszukujemy sobie. No właśnie, strasznie się zawieszam czasami. Nie wiem dlaczego. Może to dlatego, że to już enty odcinek, który nagrywam dzisiaj. No grazie. No tak po prostu sobie na niego wskoczyłem, chociaż był gotowy do ataku. To nic. Have some respect for death, my friend. I'll show you respect. No, I will. Che tu possa al fine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescat in pace. No dobra, no i dwóch mamy zrobionych, jeszcze dwóch ziomusiów. Spoko. No wskoczył mi jakiś mały poziom poszukiwań, ale wiecie, dopóki nie mam na czerwono w środku tego znaczka, to jeszcze nie ma takiej tragedii chyba. Tak mi się wydaje. Myślę, że on tutaj jest całkiem na górze. Stąd sobie będę mógł chyba zeskoczyć. Tak jest, siano. Przy okazji mamy skarbek. Tak, farcik trochę, nie? Boże, Ezio, nie tarzaj się w tym sianie już, tak? No nie, bez przesady. Kurwa, no ja tu niesamowitej ilości hajsów zdobywam. Dobra, zniósłbym sobie jeszcze poziom poszukiwania. Zastanawiałem się, gdzie ta kartka jest, ona jest chyba tutaj wyżej. No już, nie interesuj się mną, ziomuś. Stać zainteresowanie. Nie, mi się trochę nie podoba to, że ktoś sobie łazi tutaj, wiecie, po dachu, nie? Dlaczego? Nie wiem. W dzisiejszych czasach w sumie jest podobnie. Ludzie bez zabezpieczenia wchodzą po budynku, aresztujmy go. Gdzieś to kurwa terrorysta, a może on uprawia sporty ekstremalne. No, kolejna skrzyneczka. Jakże mi miło. Bang. W ogóle jest jakiś strażnik, który tej skrzyneczki pilnuje sobie, zobaczcie. Czego ja aż tak mocno na niego wskoczyłem? Nie wiem. Nie chciałem. No i nie wyjdę sobie stąd. Fuck. Dobra, mogę go sobie przeszukać? O, noże do rzucenia, jak miło. Fakt chyba jakiś wyrzuciłem. Dobra, zmniejszmy poziom poszukiwań znów. A z niewiadomych przyczyn mi się podniósł. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, okej, dziękuję. Ogólnie heroldzi są fajni, bo oni chyba o 50% znoszą, a te plakaty o 25%, ale dobra. Mamy tu grobowiec, także w następnym odcinku na pewno od niego zaczniemy, a dzisiaj to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia. Trzymajcie się, bajos!